Witajcie w Polygon TV. Pomimo tego, że Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 już się skończyły, to spotykamy się dzisiaj z naszym ekspertem z ramienia producenta Maciejem Surowiakiem. Witaj, Macieju. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, miło, że przyszedłeś. Również mi miło, bardzo. Więc spotykamy się właśnie z Maciejem po to, żeby podsumować sobie Igrzyska. Czołówkę. Macieju, chciałbym dzisiaj zacząć od dyscypliny, którą specjalnie pominęliśmy podczas ostatnich nagrań. Mianowicie jest to sport zespołowy, piłka siatkowa. Tak, tak, rozumiem. Gdyż iż ponieważ jesteś wielkim entuzjastą tegoż sportu i dobrze by było więcej czasu nieco poświęcić na tenże sport. Ostatnim razem rozmawialiśmy sobie na temat fazy grupowej w siatkówce. No i cóż, może porozmawiajmy od razu o tym, co było po fazie grupowej, czyli mecz Polska-Francja. No cóż, ciężko coś więcej mówić. Trafiliśmy na mistrzów olimpijskich, jak się później okazało. Widać, że na olimpiadzie niestety nawet w ćwierćfinałach nie ma łatwych przeciwników, mimo tego, że trafiliśmy na zespół, który no, wyszedł z czwartego miejsca, z drugiej grupy. Mało brakowało, aby podzielili los USA. No, trafiliśmy na skład, który nagle zaczął grać w ćwierćfinale. Niesamowitą siatkówkę zaczęli prezentować. Tak jak zresztą mówiłem, że mogą zaskoczyć. I to była właściwie jedyna taka duża niespodzianka, której trochę się spodziewałem. Mówiłem właśnie we wcześniejszym filmiku, że no może się coś takiego zdarzyć. Przegrywamy 3-2. No ciężko szukać tutaj jakichś przyczyn, ponieważ nasi moim zdaniem grali całkiem nieźle. Całkiem nieźle, brakowało tam no, tego drugiego przyjęcia, no bo Leon trzymał poziom, no niesamowicie chłopak grał, zresztą całe igrzyska. No ale tego drugiego przyjęcia zabrakło, tutaj Kubiak niestety po kontuzji dalej nie wrócił na swój wysoki poziom, zresztą no, zdjęty po pierwszym czy drugim secie, no i już nie wrócił na boisko, mimo tego, że mieliśmy problemy, mimo tego, że ani Śliwka, ani Semeniuk no nie dali jakości wystarczającej, żeby z Francuzami sobie poradzić. No więc tak, no tutaj moim zdaniem główna przyczyna, że właśnie po kontuzji Kubiak nie wrócił. No i zabrakło nam do świetnie prezentujących się Francuzów. Tak, chociaż właśnie tak jak rozmawialiśmy ostatnio, że ci Francuzi tak naprawdę dopiero w meczu z Polską zabłysnęli i podobnie w meczu z Rosją jeszcze w fazie grupowej. No tak. Byli w stanie ich pokonać, a oprócz tego to nie były to jakieś wybitne mecze w ich wykonaniu. Nie, jak oglądałem właśnie ich mecze grupowe, to no tak, no szybki łomot na początku od USA w ogóle 3-0, także no. Ciężko im było wyjść z hali, na pewno. No. Także zaskoczyli po prostu. Świetnie przygotowana forma na czas, w którym powinna być. Nasi widać, że też byli na lekkiej fali takiej no, wzrostowej, czy jakby to określić. I no, zabrakło trochę. Zabrakło. Francuzi już byli właśnie gotowi na to wielkie granie,
A nasi, wydaje mi się, że dopiero na ten półfinał by mogli wskoczyć na taki fajny poziom. No i tutaj nam zabrakło właśnie no, paru właściwie punktów, no bo to przegrana w tiebreaku, to niektórzy mówią, że to już loteria. No, my byliśmy akurat w tiebreaku, konkretnie byliśmy już dużo gorsi od Francuzów i to było widać, że no, chłopaki chyba trochę też psycha siadła. W połowie tiebreaka gdzieś się załamał, za mała w ogóle polska gra. Całkowicie przestali grać, także no, gdzieś troszkę za późno, wydaje mi się, że w tym procesie treningowym trochę nie trafili, wydaje mi się, właśnie z formą na te ćwierćfinały, tylko bardziej na troszkę późniejsze. Te parę dni później byliby... No widać było, że właśnie szli w górę. Także zabrakło troszkę. A może jednak to nie problem z treningiem, tylko ta słynna klątwa ćwierćfinału. No... Która już... Piąty. Piąty aż. Piąty raz. Piąty raz z rzędu polska reprezentacja odpada w ćwierćfinale. Znaczy no... ciężko też mówić, no dobra, no może nie ciężko mówić o klątwie, jak piąty raz z rzędu się coś takiego dzieje, ale... No to właśnie no, tym bardziej na przykład klątwie. Tak, na przykład w Rio, no to może można było pokładać jakieś nadzieje, ale nasz zespół na 5 lat temu, no to nieszczególnie grał. Nieszczególnie pod wodzą wtedy Fernando de Giorgiego. Widać było, że nasza reprezentacja siadła, także no, były różne po prostu momenty. No ale na przykład w Londynie, jak trafili, a też chyba na ruskich, czyli wygranych później, zwycięzców całego turnieju, też chyba trafili wtedy w ćwierćfinale, no i też ciężko się kłócić. Byli wtedy po wygraniu Ligi Światowej. Wszyscy liczyli, że Polacy, no tak jak zresztą w tym roku, że Polacy zajdą daleko, zdobędą na pewno medal, a tu proszę bardzo, trafiamy nagle na mistrzów olimpijskich i do widzenia. Po raz kolejny. No a przy czym tam było ciężkie ranie, a tutaj chociaż 3-2. Właśnie 3-2 już się wydawało w tym trzecim secie, że Polska jakoś odbija się. No właśnie to jest... Można by powiedzieć piękne siatkówki, że to jest gra taka, że trzeba trzymać tę koncentrację. Trzy sety trzeba wygrać i koniec. Nawet jak się wygrywa 2-0 gładko, to trzeci trzeba dograć. To wyszło na przykład w meczu z Wenezuelą. Dwa sety lekko wygrane, chłopaki wychodzą, a wygra się. Tak, no ale... set tam do 18. Czy... Tak, i nagle w drugą stronę się odwraca mocno. Także taka gra. Taka gra, ciężko odwrócić, chyba jedna z niewielu takich gier. Nie wiem, może w tenisie można tak wrócić, bo tam też każdy set to jest całkowicie nowa historia. No ale inne gry, jak koszykówka, piłka nożna, no to jak się zrobi wcześniej przewagę, no to już ciężko jest przeciwnikowi. Nie, no teoretycznie można odrobić zawsze straty. No, tylko to jest bardziej teoretyczne niż rzeczywiście możliwe. Myślę, że ciężej by były w jakichś rajdach samochodowych, gdzie tak naprawdę cały rajd się liczy, bo się sumują punkty za czasy z jakby całego rajdu, a nie tutaj... tylko z poszczególnych odcinków specjalnych. No, pewnie tam by było najciężej, to jest prawda, ale... Ale wiesz, widzisz, że w siatkówce to no, często są sytuacje, zresztą też jest to powiedzenie, że jak się nie wygrywa w trzech setach, to się przegrywa w pięciu. To się nie wzięło z niczego, ogólnie jest to bardzo prawdziwe, bardzo prawdziwe powiedzenie, także taka gra. Okej. To jeszcze chciałem Cię spytać o jedną rzecz, a mianowicie mecz o trzecie miejsce na tych igrzyskach, czyli Argentyna-Brazylia. No i też w sumie, bo Argentyna zajęła trzecie miejsce i tak trochę było to chyba niespodziewane, chociaż... Oj, duża niespodzianka. No właśnie, że tak nagle Brazylia, no już... No okej, okay, no w półfinale przegrali z Rosją wejście do finału, więc powiedzmy, że tutaj była rzeczywiście wyrównana stawka, ale w tym meczu o trzecie miejsce
żeby z Argentyną. Tam no. Jak komentatorzy mówili, to ostatni taki mecz miał miejsce chyba w 80-tych latach, jeśli mnie pamięć nie myli. Na Igrzyskach? Tak, na Igrzyskach. Też Argentyńczycy zdobyli właśnie. Tak, dosłownie ta sama sytuacja. Argentyna, tak. Brazylia, mecz o trzecie miejsce. No w 80-tych latach. Co ciekawego, tam grał ojciec jednego z zawodników. Wtedy Hugo Conte chyba, a teraz Facundo Conte, też brązowy medalista. No ale cóż, idąc do meczu samego, muszę przyznać, że bardzo dobre widowisko. Świetnie się to oglądało. Ogólnie na całych igrzyskach Argentynę bardzo się przyjemnie oglądało. Super grali, no szczególnie ten rozgrywający De Checo. No, klasa sama w sobie, jeden z najlepszych na pewno na świecie rozgrywających. No, po prostu widowiskowo, bardzo dobrze rozgrywane piłki cały czas, na pojedyncze bloki, naprawdę tam podwójny dość rzadko skakał. Tylko przy odrzuconej piłce właściwie. Oprócz tego, co warto zauważyć, naprawdę super popis środkowych, obydwu właściwie argentyńskich. Niskie chłopaki, bo to chyba nawet 2 metrów obydwaj nie mają. Sebastian Solé i Loser. No, szczególnie ten drugi. Naprawdę, niesamowite zaskoczenie. Chłopak, 20 parę lat, młody, pierwszy raz w ogóle chyba na jakiejś dużej imprezie. A świetne zawody zagrał. Trzymał tam Brazylijczyków elegancko i blokiem. Oni jeszcze, argentyńskie granie na środku jest niesamowite, bo oni wykręcają po prostu tak świetnie z tego środka. Lewa, prawa strona, ogólnie skacze im blok, a to oni mijają bez problemu. To trochę nasz Kochanowski gra w podobny sposób, on też bardzo kątowe uderzenia. Szybka ręka, on też dosyć niski jest, jak na środkowego. Także podobna charakterystyka, ale no super, naprawdę. Argentyński środek bardzo mi się podobał w tym roku. No i oczywiście jeszcze libero. Libero Danani. Tak, o nim też ostatnio chyba wspominaliśmy. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, bo chłopak też znikąd nagle pojawia się i gra, no niesamowicie, niesamowicie. No gdyby nie było na turnieju Żeni Grebennikowa, który no wyprawia już niesamowite rzeczy, to też na pewno najlepszy libero turnieju moim zdaniem. Świetny, naprawdę, super. I przyjęcie, i odbiory, nie było się do czego przyczepić. Też młody chłopak, ledwo co wszedł na jakieś duże granie. Także reprezentacja Argentyny. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, polecam oglądać mecze, bo świetne, naprawdę widowiskowe się to. No rzeczywiście fajnie się oglądało ten trzecie miejsce. No. No a z drugiej strony Brazylia to jakoś tak. Ogólnie na całych igrzyskach brakowało mi trochę tej takiej, powiedziałbym, Brazylii w Brazylii. No wiesz, oni właśnie grali zawsze tak, jak Argentyńczycy teraz grali. Na super szybkiej piłce, rozgrywający to wariat ogólnie, który wypuszcza wszystkich na jakieś niesamowite rzeczy, w ogóle z drugiej strony nie wiedzą, co się dzieje. No a tutaj właśnie Rezende, nie wiem, coś gościowi zabrakło, ogólnie cień samego siebie, bo to no, naprawdę świetny rozgrywający, który grał już w wielkich klubach, zdobywał wielkie rzeczy i potrafił ogólnie naprawdę zakręcić środkowymi przeciwnika. A na tym turnieju, szczególnie właśnie w tym meczu o trzecie miejsce, no to chociażby ten Loser, młody chłopak, po prostu czytał go jak książkę. Wiedział za każdym razem, gdzie leci piłka. Niesamowite. Albo tak świetni środkowi po drugiej stronie, albo Rezende czegoś zabrakło po prostu. Nie wiem, może go już rozczytali. No, lepsze i gorsze dni ma każdy, nie? No wiesz co, ale cały turniej? To ja go nie widziałem ogólnie na turnieju. Aha. Ja go ogólnie nie widziałem na turnieju. Często wchodził ten zmiennik Ricardo, on się chyba nazywa. Tak? Będzie? Też młody rozgrywający. Ogólnie w Brazylii nie brakuje rozgrywających. Wszyscy są zwariowani, grają niesamowicie. No to tam mają wybór. O,
potąd wyboru miałem. Duży kraj, no tutaj dużo rozgrywających. Nie, no wiesz, no ale to jakby nie wiem. W dużych krajach, no nie wiem, w takim USA masz Christensona i nikogo poza tym na rozegraniu, bo tam drugi rozgrywający to jest Kavika Shoji, który potrafi serwować. Koniec. To jest koniec. Umiejętności tego pana, moim zdaniem, jeśli chodzi o takie, no, rozgrywanie na wysokim poziomie, nie? No, przy czym, no, Christensen to, moim zdaniem, mówimy, no, najlepszy na świecie, zdecydowanie rozgrywający, więc ciężko gościa przeskoczyć. No. W Brazylii to nie wiem. Myślę jeszcze, żeby tutaj... Leal mi się nie podobał, ale on ogólnie... No, przyjmujący. Aha. Leal, on no, na podobnej podstawie jak u nas jest Leon, no to Brazylijczycy mają swojego Kubańczyka, czyli Leala. Trochę mi nie pasuje właśnie do brazylijskiej gry, bo to jest takie... On jest trochę jak Leon, tylko że... gorzej. Ogólnie gościu jest taki dość mało plastyczny, nawet w porównaniu do Leona, który też no nie jest królem techniki wszelkiej, no ale ma skoka i potrafi walnąć wysoko bardzo i mocno. Leal też to ma, tylko on ma jakoś strasznie szarpie w przyjęciu przede wszystkim. Nie ma tam precyzji, no a tego brakuje właśnie w Brazylii, bo jak Brazylijczyków odrzucisz od siatki, to oni zaczynają zwalniać, już ta gra nie jest taka widowiskowa, taka szybka i nagle pojawiają się problemy. No i nawet gościu, który właśnie, taki Leal, dostaje po prostu wysoką piłkę, on sobie tam uderzy nad blokiem, czy tam wbije sobie gwoździa w 2 metry, no to no, po drugiej stronie już nie robi aż takiego wrażenia. Coraz więcej jest takich graczy, więc zaczynają się przyzwyczajać. Rozumiem. No. No to omówiliśmy sobie już po trochu fazę pucharową, ale został nam jeszcze wielki finał igrzysk. Czyli Rosja-Francja. No, ciekawy to był mecz, tym bardziej, że te dwa zespoły już się spotkały wcześniej w fazie grupowej. Francja dominowała. No i cóż, mieliśmy powtórkę z rozrywki trochę w finale. No, trochę tak. Znaczy... Powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o wynik, na pewno. Ale w finale bardzo ładnie wyszło to, o czym mówiłem ostatnio, czyli jest taki pan, co się nazywa Erwin Ngepet. I to jest gość, który potrafi w pojedynkę wygrać mecz. I to się właśnie stało w finale. No, to było niesamowite rzeczywiście, że czego się ten człowiek nie chwycił, to... No, ja ogólnie siedziałem w taki sposób, tak, co ten gość robi w ogóle. On dostawał piłki niemożliwe. Nikt by tego nie skończył. On brał, uderzał i jakimś cudem zdobywał punkt. Nie wiem, na jakiej skuteczności on, szczególnie te dwa pierwsze sety, skończył, ale to no blisko stówy. Blisko stówy, to jest absolutnie niespotykana taka skuteczność w męskiej siatkówce. No, niesamowite zawody. Wyszło właśnie to, o czym mówiłem, bo no, reszta reprezentacji moim zdaniem wyglądała słabo. Francuska, naprawdę, jak na finał Igrzysk Olimpijskich wyglądali słabiutko. Drugi przyjmujący wtedy to był Klewno. No, przyjmował, ale nie kończył. Za to był właśnie Ngapet, który dotknął się czegokolwiek i zdobywał punkt. Jean Patry, no on tam tak grał tak w miarę średnio, jako atakujący, nie? Tam około 50% chyba wyciągnął. Także on coś tam jeszcze kończył. No ale, no naprawdę, teatr jednego aktora zdecydowanie. Tym bardziej dziwne, bo ogólnie jak oglądałem cały turniej, to pan Ngapet mi się średnio podobał. Średnio, naprawdę, jak na jego klasę, jako zawodnika. No, gość grał naprawdę przeciętne zawody.
przeciętne zawody, nie był na pewno liderem swojej drużyny do finału. No ale cóż no, odpalił w najważniejszym momencie. Odpalił w najważniejszym momencie. Dwa sety pierwsze w ogóle wygrał w pojedynkę. Później troszkę przystał, przez co Rosjanie zaczęli grać. Tam Zawołkowa wszedł pod Lesnik. On trochę dał jakości, bo Wołkow się strasznie męczył, co dla mnie dziwne, bo chłopak też jest no bardzo utalentowany, potrafi naprawdę ciekawe rzeczy z piłką robić. No ale akurat jakiś gorszy dzień. Wszedł pod Lesnik. No i zaczęli coś grać. Ze strony Francji właśnie już nie było takiego zagrajmy do gapę, to on skończy wszystko. Tylko zaczęli grać coś, musieli grać coś bardziej drużyną. Rosjanie zaczęli w końcu być jakoś skuteczni, pozbierali się, zaczęli grać. No i się odwróciło. Także tutaj już pachniało właśnie zwycięstwem właściwie ruskich, nie? Bo no, tak zresztą jak mówi przysłowie, tak? Jak nie wygrywasz w trzech, to przegrywasz w pięciu. Francuzi, no, w miarę gładko. Tak, w miarę gładko dwa pierwsze sety, później dwa dostali. No i tutaj tiebreak, także podziwiam, że na tiebreaka się zebrali. Zebrali się, Ngapet znowu zaczął grać. Ngapet się zebrał po prostu. Tak, Ngapet się zebrał i koniec, nie? Jest... O Boże. Ale to jest gigaczat po prostu ten typ. Jak on wejdzie na swój poziom, to koniec. No właśnie, ale mówisz, że przez turniej ciężko mu szło, a szczerze mówiąc oglądałem te parę meczy z udziałem Francji i odniosłem trochę inne wrażenie, przynajmniej jak słuchałem komentatorów, bo żaden ze mnie ekspert, ale no komentatorzy też raczej podczas tych meczy mówili dużo dobrych słów o tym zawodniku. Na pewno? Tak, tak. Wiesz co, bardziej... No, inaczej, zapamiętałem nazwisko tego zawodnika, Ngapeta, jeszcze zanim, przed tym finałem igrzysk. Nie, wiesz co, także bo to jest... na pewno musieli go bardzo dużo wspominać i to raczej w superlatywach, bo... Wiesz co, właśnie nie wiem, czy w superlatywach, ponieważ to jest jeden z tych graczy, o których się mówi zawsze. To jest, wiesz, jak... W Polsce masz Leona i Kurka, o których zawsze będziesz gadać. Nieważne, czy grają dobrze, grają źle, grają średnio. Zawsze będziesz mówić o tych dwóch gościach. No to we Francji mamy właśnie Ngapeta. Jeśli przychodzi do rozmowy o reprezentacji Francji, no to od tego gościa ogólnie zaczynasz. Także mogli o tym mówić, jak słuchałem jakichś tam... No, wypowiedzi też ekspertów właśnie polsatowskich po no przede wszystkim fazie grupowej. No, jak oglądałem te mecze, to miałem podobne przeczucie, ponieważ no Ngapet grał bardzo średnio. On tam był w wielu meczach, on był wręcz do ściągnięcia zaraz. Trener go trzymał z jakiegoś powodu na boisku. Nikt nie wie. No ale najwyraźniej się opłaciło, bo kiedy przyszło co do czego, no to się okazało, to się wygrał. No. Zresztą z Polską też z tego co kojarzę, nie grał szczególnie. Tam nas to głównie Cleveno i Jean-Patry zrobili nam problemy. Ale co ciekawe z reprezentacją Francji. Niesamowita sprawa, ponieważ mają tam wielkiego rozgrywającego, uznanego na świecie. Benjamina Tonutiego. Gość jest niski. To jest chyba jego główna wada. Ale oprócz tego jest naprawdę, no, mówią o nim, że to zdecydowanie jeden z najlepszych rozgrywających, jak nie najlepszy w ogóle. Gość też artystyczny, potrafi rozgonić tak blok po drugiej stronie, że łopanie. A niesamowita sprawa, ponieważ on nie potrafi chyba grać z reprezentacją Francji. Jego klasa świetnie wyszła w tym roku, jak grał w Lidze Mistrzów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. No, coś pięknego. Gościu pociągnął drużynę do zwycięstwa w Lidze Mistrzów.
A tutaj nagle przychodzi reprezentacja Francji i no nie ma, jakoś nie widzę tego Toniotiego z klubowych rozgrywek. No i wszedł młody rozgrywający, którego bardzo lubię od czasów, kiedy grał w Warszawie, Blizzard. No super, chłopak ma wszystko. Też potrafi rozegrać naprawdę dobrze. No, na pewno nie jest aż takim artystą jak Toniutti, ale też bardzo dobrze rozgrywa. Do tego mu dochodzą dwa bardzo ważne elementy, czyli blok i serwis. Też potrafi to zrobić. Jest jednym z najlepszych rozgrywających na pewno, jeśli chodzi o to. A do tego dokłada no, również niedużo schodzące z jakości rozegranie. Więc wszedł. No i właściwie od ćwierćfinału chyba już Toniutiego nie zobaczyliśmy na boisku. Mhm. Świetnie sobie radził. Także gratuluję panu Blizzardowi wygryzienia Toniutiego właściwie z pierwszego rozegrania. Kibicuję mocno. Przynajmniej w reprezentacji. Przynajmniej w reprezentacji. Nie, w klubie to Toniutti jest nie do zdarcia. Teraz idzie do Jastrzębskiego Węgla, zobaczymy co tam namiesza. No, także odnośnie reprezentacji Francji, no i oczywiście, że nie Grebelnikow. To jest taki magnes na piłkę. Gościu po prostu staje, no, piłka w niego leci, nie? Musi tylko ręce złożyć. Tak, on tylko składa ręce. Zawsze znajduje się tam, gdzie leci piłka. Niesamowity gość jest. Przyjmuje też wszystko w punkt. Wszyscy kurki, leony, leale mogą w niego ładować. Te 120, 130 na godzinę. A on to przyjmie rozgrywającego na nas. Nie ma problemu, nie? Jeszcze później, wiesz, pyłek z garniturka sobie zrzuci. A zresztą nagrodę najlepszego libero turnieju zdobył. Także no, tak, reprezentacja Francji w skrócie, powiedzmy. To co, może reprezentację Rosji teraz, tak? Zapraszam. Dobra. Czy ty chcesz coś dodać? O reprezentacji Francji chyba nie za bardzo. Nie? Nie, dam, okay. Dam tobie się wyrazić. Okej, okay, dobra. No to reprezentacja Rosji. Bardzo mi się spodobał w tym roku Iwan Jakowlew, środkowy. No, gościu, wow, trzymał tak świetny poziom. Blok po prostu tam w którymś meczu, chyba z Brazylią, po prostu tak udusił Brazylijczyków swoim blokiem tylko. Nie wiem, gościu chyba z 10 bloków miał w meczu jednym. To jest astronomiczna ilość. Niesamowicie grał i to właściwie we wszystkich meczach. Do tego dorzucał właśnie te powykręcane prawo-lewo ataki. No super, naprawdę wiedziałem, że to jest fajny środkowy, ale na tym turnieju wow, naprawdę wow, klasa niesamowita. Nie wiem, gdzie gość idzie teraz w przyszłym sezonie do klubu, ale oj, mogę się z niego cieszyć. On chyba w Sankt Petersburgu teraz grał. Super. Super, naprawdę świetny środkowy. Będę czekał na jego przyszłe występy. No, oprócz tego, co? Maksim Michajłow, jak zawsze, trzymający poziom. Gościu już trochę w siatkówkę pograł, bo nie wiem, jego igrzyska olimpijskie to już będą z trzecie. Także wie ogólnie, jak grać w siatkówkę i mega doświadczony zawodnik. No znowu, trzymał rosyjską reprezentację, jak było źle, no to leciały wszystkie piłki do niego, on tam kończył, no na wysokim procencie. Może nie tak jak Gapet w finale, ale też no, trzymał poziom świetnie, zresztą też nagroda za najlepszego atakującego do niego poszła. No, ciężko tutaj więcej mówić, bo mega doświadczony gracz z ciężką ręką, serwisem, blokiem, wszystko. Nie wiem, no, trzymał reprezentację Rosji na pewno jak źle się działo.
Zresztą w finale, w tych dwóch pierwszych setach też, z tego co kojarzę, to on tak grał, reszta średniowo. No. Reprezentacja Rosji, co tam, zawsze problem z rozegraniem tam jest. Nie wiem, jakiś mają problem szkoleniowy chyba Rosjanie ogólnie z rozegraniem, ponieważ zawsze wypuszczają takich mało artystycznych, że tak powiem, tych rozgrywających. Oni są sumienni, oni zagrywają tą piłkę tam, gdzie trzeba, ale to nie są tacy goście właśnie jak to Newty, Deceko czy Resende w swoich dobrych czasach, którzy rozgonią ten blok po drugiej stronie, tylko oni po prostu zagrywają wysoko. Zresztą też ciężko im się dziwić, jak się ma z jednej strony Michajłowa, który tam potrafi strzelić nad blokiem bez problemu, tylko mu wysoką piłkę postawić. Z drugiej strony masz Kliukę, który też jest fenomenalny. Gościu łapie... Gościu ogólnie na tych igrzyskach raz załadował takiego skosa, że ja nie sądziłem, że w ogóle jesteś takiego możliwe. Z lewego skrzydła załadował dosłownie za siatkę po skosie, nie, z 1,5 metra. Nie no, ale takiego skosa właśnie. No, gościu skosa. Dosłownie równolegle z siatką uderzył, nie? Jak widać, da się. Tak, a nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że się da i to nie był żaden plast. Strzał po prostu te 1,5 metra. Tam wiesz, pasowałeś to. Nie słaby. Wbijanie gwoździ 1,5 metra po skosie. Tak, tutaj mamy kolejnego przyjmującego, do którego warto zwrócić uwagę, bo też trzyma poziom od paru dobrych lat i całkiem nieźle trzyma tą reprezentację Rosji. No, odnośnie jeszcze Rosjan, trzeba przyznać, że zaczęli się bawić grą. Zawsze to była taka właśnie siatkówka, taka sumienna, porządna, ale tak właśnie bez jakiejś finezji. A teraz wyszło na igrzyskach chyba trener Tomasz Samelwuo. Coś z chłopakami dobrze popracował, ponieważ widać tą radość z gry, jakieś dziwne zagrania. Ogólnie no widać, że to inna reprezentacja jest niż zawsze była. Bo pod Alekną to właśnie byli tacy seriozni, jak to mówią, nie? Wszyscy chodzili tak smutno po tym boisku i tak robili swoje. A teraz chłopaki z uśmiechem biegają, cieszą się. No super, super, naprawdę. Czekam na przyszłe parę sezonów reprezentacji Rosji, bo widać, że młode pokolenie idzie. Jeszcze tam drugi rozgrywający Pankow. Zobaczymy. Na razie wchodził tylko na zmiany na serwis. Strasznie ciężka ręka. Ale zobaczymy, bo on też widać, że on ma to coś, że on lubi wariacko zagrać. Także jak taki rozgrywający im się jeszcze znajdzie, no w przyszłych latach może to być naprawdę mocna reprezentacja. Naprawdę mocna, taka wręcz nie do przejścia, jakim to wszystko się dzieje. Także zobaczymy, może za 3 lata na igrzyskach się przekonamy, że Rosja jest nie do przejścia na przykład. Tak, bo za 3 lata w Paryżowie. Jasne, Francja wyleci zaraz. Nie no, żartuję. Francuzi klasa. Klasa, klasa w tym roku. No ładnie zagrali. Dobra, ale może to o tych przyszłych igrzyskach jeszcze sobie pogadamy później, nie? A tymczasem zrobimy sobie przerwę. Hey guys, I'm Shawn Mendes. It is in my blood. No to Macieju, przebrnęliśmy jakoś przez temat siatkówki. W końcu, no. W końcu. Ale pozostając przy sportach zespołowych, chciałem się ciebie spytać, czy może miałeś styczność jakąś z piłką nożną na tych igrzyskach? Wiesz co, z piłką nożną średnio, bo z tego co wiem, to nie jest za wysokiej rangi ogólnie turniej, jeśli chodzi o piłkę nożną, także średnio się interesuję. No. To prawda, nie jest właśnie za wysoki turniej i oglądałem jakiś przypadkowy mecz.
gdzie gra reprezentacja Francji, która zresztą w Euro niedawnym no może nie zaszła zbyt daleko, ale zdecydowanie była ta drużyna jedną z faworytów. Mhm. Natomiast dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy od komentatorów, że są dzikie zasady na temat doboru zawodników. O! Ponieważ na Igrzyskach Olimpijskich, jeśli chodzi o piłkę nożną, można powołać zawodników, którzy mają nie więcej niż 21 lat. To jest jedna rzecz. 21. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że na przykład największa gwiazda prawdopodobnie francuskiej piłki, czyli Mbappé. On ma 19 albo 20 lat, teraz nie jestem pewien. Natomiast tutaj wchodzi drugi problem, a mianowicie to, że zawodnicy grając w klubach mają w ten sposób podpisane umowy, że kluby ich nie puszczają na igrzyska po prostu. I o ile w reprezentacjach większości krajów raczej nie było to problemem, bo trener był w stanie skompletować skład, bo tam jest coś takiego, że oprócz podstawowej jedenastki jesteś w stanie jeszcze powołać drugą jedenastkę, jakby taką zapasową. Mhm. No w większości sportów zespołowych, poza siatkówką chyba, jest to na tej zasadzie, że jesteś w stanie powołać skład pierwszy i skład jakby zapasowy. Okay. Natomiast w piłce nożnej no, jest ta sama sytuacja, że możesz powołać w sumie 22 zawodników, jeśli się nie mylę. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to trener reprezentacji Francji miał problem, żeby powołać ten skład 22 zawodników i w końcu chyba pojechała reprezentacja 18 czy 19 osób. Ponieważ wszyscy ci zawodnicy grają w takich klubach, które nie chcą się zgodzić. No, wszyscy ci zawodnicy, którzy prezentują jakikolwiek poziom w znaczeniu, grają w takich klubach, że te kluby ich nie chciały puścić. Aha, czyli musiał schodzić do ligi podwórkowej jakiejś? Niekoniecznie do ligi podwórkowej, ale z tego, co tam mówili komentatorzy, to właśnie większość zawodników to była gdzieś z jakiejś ligi brazylijskiej albo coś takiego, że no, europejskie kluby po prostu się nie godzą na to, żeby swoich zawodników, że tak powiem, wypożyczyć na igrzyska. Jest to dosyć ciekawe, szczerze mówiąc. No. No, dlatego piłkę nożną bym potraktował tylko w kategoriach ciekawostki, jeśli chodzi o igrzyska, bo to rzeczywiście, no tak jak mówiłeś wcześniej, poziom nie jest zbyt imponujący. No, mistrzostwa U21, tak? No, to mniej więcej jest na tej zasadzie. Z tym, że też nie do końca, bo nie wszyscy ci zawodnicy, którzy na mistrzostwach do 21 roku życia grają normalnie, na mistrzostwach świata, grają na igrzyskach, bo też kluby ich już nie chcą puścić, na przykład tak jak ten Mbappé, o którym mówiłem wcześniej. Bardzo no, ciekawe. Dosyć ciekawe jest to, powiem ci. Ale tutaj już chyba nie wiem, w jaki sposób rozwinąć tego tematu, więc może przejdźmy sobie do chyba mojego odkrycia igrzysk, jeśli chodzi o gry zespołowe, czyli do baseballu. Baseball, dobra giera. Okej, dawaj. Czy może oglądałeś finał baseballu, bo chyba wcześniejsze mecze sobie już omówiliśmy na poprzednich materiałach. Tak, i zaskoczy cię, szczerze powiem. Nie oglądałeś. Oglądałem wszystkie inne mecze, ale nie finał. Nie oglądałem finału. Ale powiem ci, że w sumie niewiele straciłeś, bo to był trochę dziwny finał, bo finał był znowu Japonia-Stany. Mhm. I o ile, jak omawialiśmy sobie jeszcze mecz w tej samej konfiguracji w fazie grupowej, to tam był jakiś wynik 8-6 bodajże? O, tam dogrywka była. No, tam była dogrywka i dopiero Japończycy chyba wygrali 8-6 czy 7-6 w dogrywce. Tak. Natomiast w finale Japończycy znowu wygrali, ale tylko 2-0. Mhm. I to w regulaminowej ilości, jak to się mówi, rozdań? Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Nie wiem, czy w ogóle po polsku jest jakiś ten... Jak będzie, to tutaj będzie. No, nie kojarzę. Tak, no... Ciekawy to był mecz, bo nie był na pewno aż tak widowiskowy jak ten mecz Japonia-Stany w fazie grupowej, szczerze mówiąc. No, on był dobry. No, tamten mecz to było naprawdę coś. To... No, chyba najlepszy mecz ogólnie, tak
jak o tym myślę. Tak. W ogóle bardzo dużo się działo, bo były 4 home runy. No, w tamtym dużo. Meczu. No i ta końcówka przecież fenomenalna, no gdzie Japończycy nagle nadrobili punkty w ogóle, tak. Doprowadzili do dogrywki, a później w pierwszej tej partii dogrywki wyszli na prowadzenie. No super. No tak, bo Japończycy chyba wtedy w 7 czy w 8 części spotkania 2 home runy zrobili? No, no dużo punktów, dużo punktów nastukali. Tak. Tak. Także, drodzy widzowie, polecamy mecz grupowy Japonia-USA w baseball z tych igrzysk, bo naprawdę to było coś. Super mecz, dobry baseball. Dobry baseball. No. No to jeszcze powiem chwilę, skoro już jestem dopuszczony do głosu, na temat... Ja już się wypowiedziałem o siatkówce. Tak. Ostatni ze sportów zespołowych, których jeszcze nie omówiliśmy, a mianowicie koszykówka. O! I tu już mówiłem chyba przy ostatnim, w naszym ostatnim spotkaniu, że zasady tej międzynarodowej koszykówki nieco różnią się od tego, co jest w NBA, więc tutaj reprezentacja Stanów Zjednoczonych miała niemały problem, żeby dostosować się na przykład do tego, że inaczej są liczone kroki. Więc to jest dosyć śmieszne. Natomiast finał był rozgrywany między Stanami Zjednoczonymi i Ameryki Północnej a Francją. I powiem ci, że też się naprawdę fajnie oglądało ten mecz. Był całkiem wyrównany. Pod koniec trzeciej kwarty Francja prowadziła nawet różnicą 10 punktów około. No tam była w pewnym momencie taka przewaga. Tak. Właśnie w trzeciej kwarcie, w drugiej kwarcie się to rozpoczęło, a w trzeciej kwarcie no to już wyglądało, że Francuzi naprawdę mieli sporą przewagę. No ale jednak... I Amerykanie się odpalili. Amerykanie nagle sobie przypomnieli, jak się gra w koszykówkę i... Tak. Cóż. Właśnie tego mi brakowało w tym meczu, bo ogólnie... Koszykówka, to piękne, że tak powiem, koszykówki, mi się zawsze kojarzy z tymi końcówkami, gdzie na zegarze tym meczowym zostaje tam, nie wiem, 20 parę sekund i oni to grają przez 10 minut, nie? To jest niesamowite i wszyscy siedzą jak na szpilkach, bo jest remis i tam jedni próbują wygrać, drudzy próbują jakoś tam wyrównać ten wynik. Niesamowite. Nie wiem, któryś mecz był na igrzyskach taki, że on właśnie wyglądał w ten sposób, tylko niestety nie jestem w stanie powiedzieć, który. Ale pamiętam, że któryś tak oglądałem. A w ogóle jeszcze taka ciekawostka o samej drużynie Stanów Zjednoczonych, bo to tak... no nie wiem, jak tam oglądałem jeden z pierwszych ich meczy, a też już nie pomnę teraz, z kim to grali, nieważne. To właśnie komentatorzy mówili śmieszną historię, że tak u nas w powszechnej świadomości jest coś takiego, że jak Stany Zjednoczone jadą na te igrzyska grać w koszykówkę, to tam jest takie All-Stars NBA, prawda? To się okazuje, że nie żadne All-Stars po pierwsze, a po drugie to tam były takie historie, że... Tylko teraz, żebym nie skłamał, że z pierwszego składu, jak w pierwszym składzie gra 6 osób, to z pierwszego składu 2 czy 3 zawodników dojechało dosłownie do Japonii jakieś 1 dzień czy 2 dni przed pierwszym meczem, który rozgrywali. W ostatniej chwili ktoś stwierdził, że to jest wspaniały pomysł, żeby ich jeszcze powołać w ostatniej chwili i proszę bardzo, panowie, tutaj jest piłka, tutaj proszę grać. No, ale ja się zawsze zastanawiam, bo rzeczywiście chyba na Mistrzostwach Świata też tak jest, że ta reprezentacja USA jest taka... No, brakuje tam tych największych gwiazd, o których się... Brakuje tego LeBrona. No, tego LeBrona czy innego Curry'ego. No ogólnie brakuje ich i zawsze się zastanawiam, co by było, jakby oni tam uczestniczyli. Przecież to by była jakaś miazga, nie? Tak mi się zdaje, bo jak wygrywają ogólnie jakimś tam swoim drugim czy trzecim garniturem, to co by było dopiero jakby tym pierwszym weszli. No właśnie, bo z takich topowych zawodników to chyba faktycznie tylko Durant grał tam. Znaczy, wiesz co,
Jak słuchałem komentatorów, aha, to mówili, że tam obrońca Green, aha, był takim no, topowym obrońcą w miarę z NBA. No i któryś jeszcze z zawodników był tam, że rzeczywiście mówili, że to jest taka no już trochę gwiazda, nie? No jasne, że to nie jest właśnie format chociażby takiego LeBrona Jamesa, ale no jest to już rozpoznawalna osoba. A właśnie to jest ciekawe, może dokopiemy się do tego gdzieś, do czego tak się dzieje, że właśnie ze Stanów, nie wiem, czy też mają jakieś kontrakty z klubami podpisane, czy o co chodzi, może tak wydaje, jak z tą piłką nożną. No wydaje mi się, że oni wtedy nie przerywają ligi. Z baseballem było to samo, bo ogólnie też słuchając tam chyba angielskiego komentarza, właśnie też gość mówił, że to nie jest wcale pierwszy skład amerykański, ten, który pojechał na olimpiadę, ponieważ właśnie oni nie przerywają rozgrywek tej swojej ligi baseballowej, przez co no, automatycznie ten skład nie jest tak mocny. I wydaje mi się, że z NBA to jest to samo, że oni nie przerywają rozgrywek na czas igrzysk, no i przez to nie są takie mocne składy. Chyba na Mistrzostwa Świata i tym podobne też nie przerywają. A, no możliwe. Ale do sprawdzenia, bo nie jestem absolutnie pewien. Tak, może jeszcze o tym zrobimy coś, a może nie. No cóż, no, jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. No, dokładnie, więc kontrakty z klubami pewnie ich nie puszczają, to no, prawda. No. Najprościej. Możliwe. No to co, bo ja już powiedziałem o tych sportach zespołowych, których parę jeszcze obejrzałem, a ty może obejrzałeś coś ciekawego jeszcze w tym ostatnim tygodniu? Trzymamy się jeszcze zespołowych? Niekoniecznie. Zespołowych. No nie wiem, jako zespołowe można chyba sztafety potraktować, nie? Na przykład. No, można. No, powiedzmy. Można. Bardzo, bardzo się to ciekawie ogląda. Niesamowite. Jeszcze z jakiegoś powodu Polacy jak tak solo właściwie średnio chyba biegają jednak na te swoje dystanse tam 400 czy 100. A tu nagle, proszę bardzo, sztafety, złote medale lecą. Znaczy nie złote, czekaj, srebrny był u kobiet 400, bo ta mieszana miała złoty. To w ostatnim tygodniu było to i bardzo mi się podobała jeszcze właśnie męska. Też to było 4 razy 400. Tam gościu, jeden z tych gości w ogóle jak wygrali półfinał, chyba w ogóle wygrali, weszli do finału, to tam gościu pokazał, że ma na klacie takiego wielkiego kolejorz napisane, nie? Wow! Po prostu, to się nazywa być fanem Lecha Poznań bodajże, tak? To się nazywa, nie jak jest. Pokazał tak do kamery, jaki dumny jest ze swojego klubu. Piękne. Polecam zobaczyć. Łapie za serce. Tak. No się nam uda nawet puścić tu fragment z tyłu, ale... Boże, Boże. Nie wiadomo, jak to YouTube potraktuje. Zobaczymy, zobaczymy. No, a z powtórkami jest ciężko. Ale to zdjęcie możesz wstawić chyba, nie? Mogę zdjęcie. Zdjęcia przechodzą. Może będzie. No. No to nie wiem, z zespołowych chyba tyle. Nie kojarzę więcej, żebym oglądał tak. A z niezespołowych? Z niezespołowych to na pewno moim faworytem w tym ostatnim tygodniu to wspinaczka. No, ostatnio mówiłem już dużo o wspinaczce, mówiłem, że jest dziwna punktacja. Było jeszcze przed finałem kobiet, także teraz możemy poinformować tam. Nagramy osobny film z gratulacjami dla wszystkich medalistów. Może. Tak? Okej, to nie mówicie o rekordach. Nie, dobra. Myślę, że ten film z gratulacjami nawet się pojawi wcześniej niż to, co teraz. Okej, dobra, spoko. Spoko, to nie mówię. Tutaj należy się lekkie sprostowanie, ponieważ w filmie z gratulacjami uwzględniliśmy tylko gratulacje dla naszych polskich medalistów. Natomiast należy wspomnieć, że pani Aleksandra Mirosław
Podczas igrzysk olimpijskich Tokio 2020 pobiła rekord świata we wspinaczce na szybkość. Natomiast niestety przez tą dziwną punktację nie zdobyła złotego medalu, no w ogóle nie zdobyła żadnego medalu, więc przypadkowo pominęliśmy ją w tym filmiku z gratulacjami. Natomiast polecam sobie wpisać na YouTubie, niestety nie możemy tego zamieścić tutaj klipu, bo YouTube nam blokuje. Ale polecam wpisać, bo na kanale Eurosportu jest to wrzucone. Aleksandra Mirosław pobiła rekord świata we wspinaczce na szybkość. To nie mówię, ale wspinaczka super, super się to ogląda. Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział. Bardzo polecam, bo no, wydaje się, że to jest taki statyczny sport, ale to ta cała świadomość, że te osoby mogą się w każdej chwili pomylić i spaść, to napięcie cały czas, niesamowite. Naprawdę dawno nie siedziałem przy jakimś sporcie, o którym pojęcia nie mam, no bo to nigdy w życiu się nie wspinałem, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, że jak się nie znam na tym sporcie, to aż tak mnie to wciągnęło, zainteresowało i no, się tak emocjonowałem tak mocno. Świetna sprawa, naprawdę. No faktycznie, ja sobie nadrobiłem od ostatniego naszego spotkania tą wspinaczkę i rzeczywiście jest to dosyć fajne, bo ile jeszcze mamy te dyscypliny, no tam są trzy te dyscypliny, nie? Czyli sprint, drugie boldery. Boldery właśnie chciałem zaraz, ale bo jest sprint, czyli po prostu kto szybciej na górze wejdzie, ten wygrywa. Tak. I to trwa tam dosłownie, nie wiem, 5-6 sekund czy coś takiego. No może 6-7. 6-40 coś. Tak, no ale to szybciej niż bieg na 100 metrów generalnie trwa. Tak, też by szybko. I jest jeszcze ta wspinaczka, że kto wyżej wejdzie, ten wygrywa i tam prowadzenie masz chyba, to się nazywa. Tak, i masz chyba 5 minut na całość ścianki, żeby nie było też, że ktoś wisi na tej ściance. Tak, no żeby nie odpoczywali tam po drodze długo, nie? No bo tak jakby odpoczywali, to chyba każdy by tam wlazł w końcu. No, prawdopodobnie. Tak, ale natomiast właśnie fajną dyscypliną są te bouldery, że bouldery to są takie nie za duże ścianki, natomiast o bardzo wysokim poziomie trudności i bardziej zawodnicy się tam koncentrują na wymyśleniu sposobu, żeby w ogóle dostać się do następnej przeszkody. I właśnie to jest fajne, że nawet komentatorzy mówili o tym, że tylko nie pamiętam, jakie określenie używali, że chyba zagadka? No może być tak, że nie mówili o przeszkodzie, czy tam o ściance konkretnej, tylko właśnie każdą tą ściankę nazywali zagadką bodajże. I to jest fajne, że na każdą z tych ścianek mają po prostu 5 minut. Jak ktoś spadnie, no to zaczyna od początku, ale w tych 5 minutach po prostu ma zejść jak najdalej. A widziałeś, że w ogóle to zasłaniają, jak są te sprinterskie, to oni to zasłaniają, żeby nikt tam nie patrzył tak, wcześniej. Tak. To jest właśnie fajne, że no to bardziej podkreśla jeszcze to określenie zagadka, nie? Że wszyscy zawodnicy siedzą za jakąś kurtyną i oni w ogóle nie mają pojęcia, w jaki sposób zawodnik, który się teraz wspina, podchodzi do sprawy. No, że dopiero będą mieli to pojęcie, jak w ogóle ta ścianka wygląda, jak wyjdą na scenę i zaczną się wspinać. No to naprawdę przydaje trochę atrakcyjności temu sportowi. No. A jeszcze w sumie o tej wspinaczce, to chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, czy o jednym człowieku. Bo podczas finałów zakwalifikował się taki czeski zawodnik, Adam Ondra. Którego po prostu tam ci komentatorzy wychwalali pod niebiosa, bo to jest chyba jakaś największa gwiazda wspinaczki na świecie. Tylko że on się wspina po górach chyba, tak, nie? W takich prawdziwych okolicznościach, a nie po tych ściankach. Zresztą nawet nie wiem, czy mi się na Netflixie ostatnio jakiś film dokumentalny z jego dokonaniami nie przewinął, jak tak, się tam tak, wspinał chyba po jest, jakiejś łysej ścianie. Tak, chyba jest dosyć popularny film tak, właśnie. No. Ten dokument na Netflixie, o którym mówiliśmy, nazywa się Downwall i akurat to nie jest o Adamie Ondrze, niestety. Natomiast sam Adam Ondra ma swój kanał na YouTubie, na który wrzuca właśnie filmy dokumentujące jego wspinaczki. I polecam taki film, który się nazywa Silence, jest całkiem
fajnie zrealizowany. No więc fajnie i to jest taki człowiek, który ostatnio mówiliśmy, że spadł chyba z trzeciego miejsca na... Szóste, tak? Straszna jest ta punktacja. No to ciężko to było do oglądania generalnie, to ta punktacja. No, tym bardziej, że zawodnik, który go zepchnął na to szóste miejsce, w ogóle nie miał pojęcia, jaka jest punktacja, zanim się zaczął wspinać. Tak. Ale on akurat wskoczył na to trzecie miejsce, jakby wskoczył na czwarte albo coś w tym stylu, to rzeczywiście to by było. Znaczy nie, bo ja już tam nie mówię, że tam zepsuł gościowi dzień czy coś takiego, tylko w ogóle, że nawet nie ma tego elementu kalkulacji, prawda? No. W tym sporcie właśnie, że mimo tego, że ta punktacja jest dziwna dosyć, co lekko mówiąc jest dziwna, no to nie ma takiego elementu kalkulacji, jak to jest czasem, nie wiem, w jakichś fazach grupowych, w sportach różnych, jak tam słyszałem o siatkarzy czasem, że są jakieś kalkulacje, że a tu wyjdziemy z któregoś miejsca, to się spotkamy z gorszą drużyną, coś tam. No, mieliśmy wyjść z pierwszego... No nie, akurat nie mówię o tych zawodach, ale tam ostatnio słuchałem tak, jakiegoś wywiadu z Marcinem Możdżonkiem, to mówił, że im się zdarzało w kadrze. No, na pewno. Parę razy coś takiego, że no, żeby nie wygrać meczu jednak. No, natomiast w tej wspinaczce, no to rzeczywiście ten element w ogóle odpada. No, to no. Rzeczywiście, ale to było śmieszne, bo ten gość się tam wspiął gdzieś, zleciał. Ten Adam Ondra... Nie. Ten, co go zrzucił. No, on w ogóle wlazł tam tak, to na tej... Tak. On wlazł w ogóle chyba na sam szczyt, nie? Tak, on jako jedyny wszedł na sam szczyt. On wlazł na sam szczyt. I był pierwszy w szedł na dół i on jeszcze nie wiedział. Dopiero tam musiał podejść do swojego trenera, taki tak, średnio zadowolony. Tam zaczął, i ten trener mu, trzecie miejsce. Nie, trzecie miejsce. O, super. Także niezła jazda. No właśnie to się też śmiesznie oglądało, bo jeszcze gość jako ostatni w ogóle startował w tej konkurencji, nie? No, ale nieźle tak na sam szczyt wejść. No, także z tego powodu też są niezłe emocje, bo no rzeczywiście. A tym bardziej przez tą punktację to nikt nie wie, dopóki sędziowie nie znaczy dopóki realizator nie wyświetli tabeli, prawda? Na ekranie to skąd ja bym wiedzieć, który jest kto. No właśnie, komentatorzy to próbowali liczyć, nie? No tak, to... W tych zawodach finałowych, no to komentatorzy gdzieś z połowę zawodów gadali o tym, kto będzie na którym miejscu i naprawdę tam, nie wiem, ilu ich tam było, 8 chyba? 7, bo jeden był tam, że sobie nogę spuścił. Tak, to jest jak no. No, także... Ciężka sprawa. No i co, jeszcze oglądałem jeszcze parę rzeczy w sumie, bo obejrzałem sobie finał badmintona. Oczywiście grał zawodnik z Chińskiej Republiki Ludowej w tym finale i co dziwne przegrał z zawodnikiem z Danii. Chyba z Danii. Viktor Axelsen versus Long Chen. No i generalnie nie wiem, czy ktoś z was widzowie oglądał kiedyś mecz badmintona, bo nie wiem, ja grałem, jak byłem mały, to grałem kiedyś badmintona, bo te paletki tam jakieś grosze kosztują w sklepie. Tak. I się tak odbijało, tak. Tak się odbijało, tak. I to leciało tak w górę. A generalnie te zawody z badmintona to można by było... Ta lotka tam z taką prędkością się porusza. I to jest najlepsze, że z samych właściwości fizycznych tej lotki ona z bardzo dużą prędkością zostaje odbita przez paletkę. Natomiast ona po chwili wytraca tą prędkość, więc po prostu jeśli człowiek nie jest tam, gdzie powinien być, to jej nie złapie. Natomiast jeśli jest mniej więcej w podobnej okolicy, gdzie ta lotka poleciała, no to jest w stanie jeszcze w taki sposób ustawić rękę, żeby gdzieś tam do tej lotki dotrzeć. Więc to jest fajne, bo ona naprawdę... To nie jest tak jak w siatkówce jednak, że piłka jest w miarę opływowa jednak. Nie wyhamowuje. I nie wyhamowuje właśnie w locie. Tylko rzeczywiście no, ta lotka zanim doleci i uderzy o parkiet, no to jest to pół metra nad parkietem, że można lotkę zebrać, nawet jeśli ktoś naprawdę mocno przyłożył. Tak.
Fajnie się to ogląda, naprawdę. No. Oglądałem jeszcze jedną rzecz ciekawą. Dawaj, dawaj. A mianowicie kajakarstwo górskie. O! Kajakarstwo górskie. Świetnie. Co tam ciekawego w kajakarstwie górskim? Kajakarstwo górskie jest... Też finał oglądałem. Już nawet nieważne, kto wygrał, bo... tą dyscyplinę po prostu, szczerze mówiąc, fajnie się ogląda. A które by tam chyba ze trzy dyscypliny z tego są, nie? Oj, to nie wiem. Ja włączyłem po prostu... Kajaki, są kanadyjki i tam jeszcze jakieś podwójne. Nie, to ja kajaki takie normalne, że są te takie wiosła dwustronne. A, podwójne wiosła, no to kajak rzeczywiście. Aha, jasne. Tak, kajakarstwo. To się chyba nazywa M1? Bo M, no, że mężczyźni i jeden, że to podstawowe, nie? Aha. Że właśnie mają te wiosła dwustronne. I fajnie, bo teorii do kajakarstwa, no to nie wiem, najwyżej wstawię tutaj. No ale no co, po prostu jest taka symulacja rzeki, która płynie. I ciekawe jest to, że teoretycznie jest to jazda na czas. Natomiast w tej jeździe na czas jeszcze nie można sobie tak po prostu popłynąć to szybciej. Tylko są bramki. Tam jest 25 bramek bodajże. No, coś takiego. I zielone bramki trzeba minąć od przodu, a są też czerwone bramki, do których trzeba wpłynąć od tyłu jakby. Pod prąd tutaj. Tak, że pod prąd się płynie. No i fajne to jest, bo jeszcze za każdym razem tam, no oczywiście zamienięcie bramki to tam dodają, nie wiem, chyba minutę do czasu, czy coś w tym stylu. Ale na przykład fajne jest to, że też jestem jakiś sztab sędziowski i za każdym razem jak oni opływają bramkę, no to chyba, że ktoś opłynie już tak zupełnie czysto, że nie ma wątpliwości, no to wtedy się nie zastanawiają. Mhm. Ale zwykle jak mamy w lewym górnym rogu czas wyświetlony, to zaraz pod czasem jest napisane ileś tam dotknięć, nie? One touch, two touches. I tak dalej. I to są te dotknięcia, które sędziowie ewentualnie rozpatrują jako błąd. Czy było to takie tylko muśnięcie dosłownie, że w ogóle nie wpłynęło to na nic? Czy było to na tej zasadzie, że ktoś po prostu wiosłem zahaczył i według tych dotknięć doliczają, jeśli się nie mylę, teraz 2 sekundy do czasu końcowego. No, coś takiego. No, więc tam jakieś zasady są typu, że trzeba głową przejechać między tymi? Tak, to jest właśnie na tej zasadzie, że głową musisz przejechać. Oni się tak wyginają wariacko zawsze. Więc to jest taka gimnastyka też trochę, tak. A nie tylko samo kajakarstwo. No, ale fajnie się to ogląda, naprawdę, bo... Znaczy, no, tak jak mówię, no ja też nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o same zasady, ale właśnie tym większe emocje były, że ja nie jestem ekspertem i tak za każdym razem patrzyłem, jak te ileś tam touches jest napisane i patrzyłem tylko, czy sędziowie uznają, czy nie uznają, bo już ktoś leci na przykład na pierwsze miejsce, a to się okazuje, że wcale nie. 2 sekundy, proszę bardzo, nie? Bo na ostatniej bramce było to nie do końca tak czysto zrobione i nie wiadomo, czy tutaj 2 sekundy jeszcze nie dostanie. Ajajajajaj. Rzeczywiście, no. To emocjonujące. Oglądałeś ceremonię zamknięcia? A tylko tam ten filmik końcowy taki, że we Francji będzie. No, to właściwie tyle. No właśnie ja też tak, miałem puszczoną tą ceremonię zamknięcia, więc sobie leciało, ale robiłem jakieś inne rzeczy, no bo tam nie za wiele się działo, szczerze mówiąc. No, tam przemawiali jacyś ludzie, którzy są bardzo zasłużeni na pewno dla sportu. Bardzo. Ale zdziwiło mnie bardzo na tym filmiku. Tak, bo dla tych, którzy nie oglądali, to był filmik taki, że następne Igrzyska Olimpijskie będą w Paryżu. No i tam było przekazanie flagi olimpijskiej, tam merowi Paryża, no takie wszystkie oficjalne rzeczy z przekazywaniem rzeczy
olimpijskich, no. Tak. No i po przekazaniu tego wszystkiego, no to był puszczony taki filmik, gdzie właśnie prezentacja miasta, tam ludzie machali do kamery uśmiechnięci, prezydent Macron coś powiedział ciekawego w tym filmiku, że tam zapraszamy czy coś. Ale bardzo mnie zastanowiła scena, kiedy na wieży Eiffla, dosłownie na wieży Eiffla, była zawieszona gigantyczna flaga olimpijska. Tak, była. I to nie było wklejone w komputerze, nie. To się naprawdę stało. Oni naprawdę wzięli na wieżę Eiffla, powiesili taką ogromną flagę. Taką jak pół wieży Eiffla. No tak. Może nie pół, ale no, jedna trzecia. No jedna trzecia wieży Eiffla. Na jedną trzecią, ja tu wstawię może zdjęcie z tego filmiku, ale to było, no... No bardzo duże, ale coś tam też dopowiadali, że ogólnie ta flaga pójdzie na odzysk. No to tak, no teraz to musi, nie? Takie czasy no, mamy, że to wszystko musi iść na recykling. Że tam z tej flagi uszyją bodajże... Medale te... złote. Cała flaga ze złota. Nie no, że z tego materiału później będą szyć chyba te, no kostiumy dla sportowców czy coś takiego. No, francuskich. No to dobrze, no. Także nie zmarnuje się, ale wygląda epicko, no. No ale z tym recyklingiem to myślę, że tegorocznych igrzysk to chyba nikt nie pobije, że wszystkie medale są robione z jakichś starych, te tak. Złote przynajmniej ze starego sprzętu elektronicznego. Tak, ciekawa sprawa. Tego typu rzeczy, nie? No pierwszy znicz zapalany na gaz. Tak, który znicz na gaz generalnie. Wodór, przepraszam, bo na gaz to zawsze, no, ale tak. Na wodór tutaj akurat no. Konkretnie to ekologia mocna. No i nawet podczas ceremonii otwarcia też ten pokaz sztucznych ogni nie był aż taki wielki jak... No był dronowy. Słucham? Drony były, a nie chyba sztuczne ognie? Nie, to były sztuczne... To były drony? Nie, to były sztuczne ognie mi się wydaje. Na pewno drony w pewnym momencie były, bo no zawsze drony... wiesz, jest taki wielki no tak, tych tak. Sztucznych ogni. Nie, bo koniec? Sztucznych ogni było właśnie tego, nie? Mhm. Nie, że tam troszkę ewentualnie, no. Bo tam z takiego wielkiego czegoś na niebie to były drony i one tam się układały w jakieś... Nie, to drony się układały, ale ja mówię o tych sztucznych ogniach, co z kopuły stadionu waliły. No tak. No, zwykle no to faktycznie one tam dobijają się tymi sztucznymi ogniami tam przez 15 minut tłuką, nie? No. No a teraz to tak strzeli 3 razy i w sumie może i dobrze. No właściwie spoko. Te... Dalej dobrze się to wyglądało. No. Ale z ceremonii otwarcia bardzo mi się podobał ten jeden materiał, co przedstawiali te miniaturki. Miniaturki różnych sportów. Nie wiem, czy widziałeś. A, ten niebieski gość. Niebieską. Tak, tak. Fenomenalne. Się ustawiał w te wszystkie... Tak. Miniaturki. Miniaturki sportu. Bardzo fajny, dobry pomysł. Moim zdaniem zdecydowanie z... ceremonii otwarcia, jak tam dużo jakichś bardzo artystycznych pokazów jest, jak jakieś dzieci układają jakieś klocki w flagę olimpijską, to ten pokaz był taki fajny, prezentujący coś. Moim skromnym zdaniem. A jeszcze tak a propos właśnie ciekawostek, ten filmik co prezentujący Paryż, nie? Na następnych igrzyskach to było spoko, że... bo tam Marsjanka była w tym filmiku. No, no, no. I ona była grana przez różnorakie osobistości w różnorakich miejscach na świecie. Czy nie, może to było głównie w Paryżu. Ale co było ciekawe, to nawet jakiś francuski astronauta na saksofonie grał na stacji kosmicznej międzynarodowej. Rzeczywiście, teraz był Francuz, no? No, więc... No, generalnie fajnie. Nawet z kosmosu zrobili filmik. No, bardzo przyjemnie. Tak, tak bym powiedział. Nie, no ogólnie realizacja tego wszystkiego pod kątem takim... audiowizualnym. No tak, no to na pewno. Audiowizualnie olimpiada wyglądała pięknie. No... Moim zdaniem. Tak. Ja właśnie z takiej kolejnej dużej imprezy na kolejną dużą imprezę jestem coraz bardziej zachwycony możliwością techniczną realizacji przekazu na żywo.
A, bo wcześniej to Mistrzostwa Europy pewnie w piłkę nożną. Tak, wcześniej właśnie piłkarskie Euro, a wcześniej jeszcze Eurowizja, co było dla mnie miłym zaskoczeniem. No, na Eurowizji tegorocznej naprawdę, to prawda, audiowizualna też stała na dosyć wysokim poziomie. I co, za rok filmik Eurowizji? Tak, także za rok może zrobimy filmik o Eurowizji nawet. No, natomiast na razie... No to co, no... Nic, no, pozostaje nam czekać do tego Paryżewa. Za 3 lata. Pozostaje. Dla fanów siatkówki za niedługo w Polsce się zaczynają Mistrzostwa Europy. A jeszcze w siatkówce coś dziwnego miało być. 4x4 siatkówka? Coś takiego? Ty mówiłeś chyba ostatnio, że w Tauron Arenie... A, nie, nie w Tauron Arenie. Wiesz co, ale już się skończyło niestety. A, to przepraszam. Ogólnie plus liga z racji tego, że przyszła korona tam w zeszłym roku. I chłopaki nie mieli co robić, no bo można było tylko grać na świeżym powietrzu. No to wymyślili, że zrobią po prostu taki turniej letni siatkówki plażowej. Tylko nie takiej zwykłej, że dwóch typów na dwóch typów. Tylko 4x4 z normalnymi zasadami halowymi. Tylko po prostu nawierzchnia jest różna. Tak, nie, boisko jest też 9x9 tam. Aha. Tylko tak, 4 zawodników i no właściwie tylko nawierzchnią się różni. No wiesz, piasek to jednak zakopie się, biega, no. Tak, lepiej się rzuca, no skacze się znacznie niżej i tak dalej, i tak dalej. Inny serwis. No. Okay. Także... Ale to już było i nie wróci więcej, więc... No niestety, akurat jak byli w Krakowie, to lało strasznie. No cóż. No to co? Żegnamy się chyba? Chyba. No ja chyba już nie mam o igrzyskach nic więcej do dodania ciekawego. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że trochę dziwnie się to oglądało bez ludzi na trybunach. Tak. I to była największa moja... największy mój zarzut co do całej organizacji igrzysk. Natomiast z całej reszty jestem naprawdę zadowolony bardzo. Fajnie mi się to oglądało jako taki trochę nijaki fan sportu, który się tylko sezonowo interesuje. To naprawdę fajne widowisko. Tak, bardzo ciekawe. Szczególnie z aplikacją Eurosport Player. Player. Dokładnie. Fajnie było, bo kosztowała 15 zł i byłoby sobie wszystko. Wszystkie transmisje na żywo, o każdej, o nie wiem, w środku nocy to było dosłownie tam chyba z 20 streamów. Tak. Można było sobie otworzyć wszystko, no tak. A jak ktoś śpi w nocy, to było dosłownie na żądanie wszystkie rozgrywki w każdej dyscyplinie olimpijskiej, nawet było z golfa, te 12-godzinne streamy do odtworzenia sobie. Były. Naprawdę świetne rozwiązanie. Super. No. No. Wszystko można było zrobić. Super. Bez tego to... Pewnie takiej wspinaczki bym nie obejrzał w ogóle. Nie, bez tego to byśmy obejrzeli tylko lekko atletykę, bo to byśmy... było tylko na TVP pewnie. No ja bym siatkówkę jeszcze nie zerwał. No ty byś siatkówkę jakoś zerwał. No, naprawdę. Także... Dziękuję. Będą zimowe igrzyska w Beijingu za rok. 1000 sposobów na ślizganie się. Tak, więc jak jesteście zainteresowani, a polecam, ja osobiście, to sobie ogarnijcie na zimowe igrzyska aplikację Eurosport Player. Tak. W tym momencie kosztuje dosłownie 15 zł miesięcznie i można sobie wziąć tylko na jeden miesiąc i jak wam ściągnie pieniądze z konta, to od razu anulować i będziecie mieli tylko ten miesiąc i tyle. Można. Można tak zrobić. A jest dosłownie wszystko. Wszystko jest. Także zobaczymy, kiedy następny raz coś będzie sportowego. Może właśnie po tych zimowych.
chociaż może wcześniej? No nie wiem. Jak chcesz gadać o siatkówce, to Mistrzostwa Europy są moment. Nie wiem, czy chcesz jeszcze gadać. Dajcie znać w komentarzach. Czy nie, chcecie... Nie dawajcie znać, bo nikt nie napisze. My po prostu wiem. To zrobimy i tyle. Jak się nam będzie chciało. No. A i ogólnie co, że dziękujemy osobom, które nas oglądały, nie? Tak. Bo to parę było godzin. No, dziękujemy widzowie i słuchacze. Dziękujemy za lajki i subskrypcje, które dajecie. Tak. Dziękujemy, jest to naprawdę miłe i to nas napędza w robieniu tych materiałów. Tak. Także... Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila polygon.tv@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie #polygontv oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć!